Witam Państwa serdecznie. Po tej stronie Paweł Czyż, rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. Dzisiaj 21 września, poniedziałek. Jestem pod Urzędem Miasta w Bielsku-Białej. Dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, w czasie którego odrzucono naszą petycję o to, aby ojciec Jana Pawła II, Karol Wojtyła senior, był upamiętniony nazwą ulicy, placu bądź też ronda w Bielsku-Białej. Dlaczego to jest takie ważne? Otóż Karol Wojtyła senior urodził się w bielskiej obecnie dzielnicy Lipnik. Wiele lat tutaj mieszkał. Natomiast wydaje nam się, że głosowanie i radnych z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy wstrzymali się na komisji w czasie głosowania nad naszą petycją, i radnych totalnej opozycji spod znaku Koalicji Obywatelskiej, którzy głosowali przeciwko, no jest czymś dziwnym. No, jesteśmy jednak krajem, w którym większość osób to osoby, które są katolikami. Powinniśmy pamiętać o osobach dla nas ważnych. Szczególnie, że ewentualna ulica, plac bądź też rondo Karola Wojtyły seniora byłaby to pewna forma promocji i miasta, i wskazanie jakiejś postaci dla młodego pokolenia, która jest warta upamiętnienia. Bielscy radni uznali jednak, że lepiej będzie, jak powstanie jakiś szlak turystyczny rodziny Wojtyłów, nie wiadomo kiedy. Natomiast naszym zdaniem te dwie sprawy się nie wykluczały. Czym innym jest szlak turystyczny, a czym innym jest ulica, gdzie znajdujemy tabliczki z imieniem i nazwiskiem Karol Wojtyła senior. W związku z tym, no, przykro nam bardzo, że bielski samorząd nie widzi tutaj szansy, nie chce z jakichś względów, chyba poprawności politycznej, w dniu dzisiejszym takiego upamiętnienia. Natomiast warto, żeby wszyscy Państwo, szczególnie mieszkańcy Bielska-Białej, wzięli pod uwagę to, jak wygląda polityka historyczna. Bielski samorząd, zamiast przyjąć petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie upamiętnienia nazwą ulicy, placu bądź też ronda świętej pamięci Karola Wojtyły seniora, ojca Jana Pawła II, woli wystawiać w tym mieście twory pomnikopodobne, na przykład kreskówki Pampaliniego za wiele tysięcy złotych.